Jest dziadek, kiedy śpi. Czy wilk zawsze bywa zły? Dokąd tu pta nocą bierz? Możesz wiedzieć, jeśli chcesz. Domowe przedszkole, wszystkie dzieci kocha i chcę, byśmy także kochali je trochę. Ciapa. No. Najdąś. Córka ta starsza wyszła za mąż, zaszła w ciążę. Okazało się, że córka także ma chorobę genetyczną. No, chorowała 5 lat. 5 lat temu zmarła. Pozostała po niej Wiktoria, moja wnuczka. Pół roku po śmierci córki Wiktoria także zachorowała. W tej chwili już choroba trwa 5 lat. Również otrzymała wyrok. Potwierdziła się ta sama choroba co u żony. Pląsawica Huntingtona. Średnia przeżycia od diagnozy, od pierwszych objawów jest 5 lat. Wiktoria walczy już 7 rok. 3 lata miała delikatne objawy, jakieś tam jakieś zataczanie się, przewracanie, problemy w wymowie, ale była wesołym, żywym, uśmiechniętym dzieckiem. Któregoś dnia, z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień położyła się, przestała mówić, chodzić, jeść. Wiele czasu spędziliśmy w szpitalu. Gro lekarzy rozkładało ręce, nie wiedziało, jak nam pomóc. Nam, Wiktorii. A żeby złagodzić jej objawy, ból, cierpienie. I któregoś dnia na naszej drodze pojawiło się Śląskie Hospicjum Domowe Świetlikowo. Jesteśmy pod ich opieką od prawie 2 lat. A jesteśmy wdzięczni, że nas przyjęli. Po wielu nieudanych próbach przez specjalistów, lekarzy w szpitalach, to Świetlikowie udało się prawidłowo ustawić leczenie przeciwbólowe i złagodzić te wszystkie niedogodności. Posiłki Wiktoria spożywa poprzez niestety zgłębnik donosowy, nosowo-żołądkowy, czyli jest karmiona przez sondę szczykawką. Te wszystkie potrawy muszą być odpowiednio zmiksowane. Żeby były zmiksowane, jest od tego babcia, cudowna, wspaniała babcia Wiktorii. Skrupulatnie, codziennie siedzi w tej kuchni, pichci najpierw zupki, później, no niestety to muszę powiedzieć, ale hałasuje na potęgę blenderem, ażeby to wszystko było aksamitnie gładkie, żeby przeszło przez tą sondę, bo gdy sonda się zatka, no niestety trzeba wymienić, jest to kolejny stres dla dziecka. Między 9 a 10 pierwsza rehabilitacja, następnie logopeda. Gdzieś w międzyczasie pojawi się nasza cudowna Jola, taka wariatka. Pomarudzi, poprzeszkadza, rozweseli całe towarzystwo.
Doglądnie Wiktorię. Też co jakiś czas doktor Ewa, doktor Kasia, Madzia. Właśnie, babcia dobrze podpowiada. Madzia jest, doktor Madzia, przepraszam. Jest nowym, w cudzysłowie, nabytkiem hospicjum. Generalnie wszyscy lekarze jesteśmy szczęśliwi, iż są. Są tutaj lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, rehabilitanci, wolontariusze, cały zespół pod Świetlikowem. Odnośnie opieki dziewczyn z hospicjum mieliśmy raz czy dwa sytuacje, gdzie Wiktoria zaniemogła i to mocno w nocy, o północy. Parę dni wcześniej z naszą pielęgniarką żartowaliśmy, że nie, ona dyżuru nie ma, nic się nie będzie działo, wszystko w porządku. Ale Wiktoria to jest taka złośliwa troszkę. I gdy zaniemogła, dzwonimy w nocy na telefon dyżurny, że dzieje się to i to i nie wiemy co dalej. Nie mija 20-25 minut. Jola stoi w drzwiach, targa ciężki koncentrator. Bo koncentrator nam się zepsuł. No pech chciał, że w nocy. Uśmiechnięta, wesoła. No, co tam, jak tam. Także o każdej porze dnia i nocy możemy na nich liczyć. Nie ma czegoś takiego jak urlop, czas wolny. Cały czas obowiązki, cały czas coś się dzieje. Nie można mieć urlopu od własnego dziecka. Kiedyś miałem marzenia. Marzenia, czyli planowanie, dążenie do celu. Z chwilą uaktywnienia się choroby Wiktorii te wszystkie marzenia poszły na bok. To będzie też brutalne. Moim marzeniem jest ażeby Wiktoria, znaczy wyzdrowieć nie wyzdrowieje, jestem realistą. Wiem, że ta choroba kończy się śmiercią. Jest to, aby była jak najdłużej z nami, w jak najmniejszym cierpieniu. I z chwilą, gdy będzie odchodziła od nas, żeby być przy niej. Na dzień dzisiejszy to jest moje marzenie.